Dawid, cofnij się w linii. Ej, z metro od tego. Dobrze. Zejdźcie. Odsuńcie się. Warszawa! Druga Warszawa! Sebo! My chcemy gola! To do plecaka. My chcemy gola! Do plecaka. Warszawa! My chcemy gola! My chcemy gola! Warszawa! My chcemy gola! My chcemy gola! Warszawa! My chcemy gola! Metr od linii, usiądźcie sobie. Dobre, Maciej! Na jeden, na dwa, na trzy!
Nie dajcie się. Przemciu, jestem. Ale atmosfera. Słuchajcie. Wygrać ma na 3, na 6. To nie są już bajery. Na 5, na 6. Zbieramy na ich 6. Ole, ole. Oto kibice, kochani. Słuchajcie, przybywa w Warszawie kibiców. Ja myślę, że zostanie to docenione, kochani, przez drukarz Warszawę. Zobaczcie, KS Talent z wami. Kochani, ja w tym momencie dogadałem, tam gdzie te namioty mamy dekoracje, także tam będziemy nasze młode orły dekorować za parę minut. Dogadałem tam troszkę prądu, bo mamy końcóweczkę baterii. Natomiast z tego co wiem, to jest 3-0, tak? Czyli widzicie, dziecięca piłka nieobliczalna, nasi chłopcy weszli, słuchajcie. No powiem ci, ja nie znam, ja dumał, że to wiesz, że wy pójdziecie do końca show. Natomiast ja w tym momencie, to jest dziecięca piłka, ona jest nieobliczalna. Wszystko może się zdawić, kochani. No, słowacki Spartak Tarnawa to bardzo poważny, kochani, klub. No, myśmy dostali od nich siódemeczkę i to tak powiedzmy naprawdę na dosyć miękko. Co prawda w tym meczu zmieniliśmy troszeczkę jakby system grania. Troszkę zagraliśmy inaczej jak w meczu o trzecie miejsce i być może to była recepta. Natomiast zobaczcie, uwaga. Słuchajcie, no z tego co wiem, to zdaje się, że drukarz Warszawa minimalnie wygrał z Olimpikiem, tak? Tak, 2-1. Nie 2-1, tam były rzuty karne. Oni wyeliminowali, kochani, ich rzutami karnymi. Nie, a nie 2-1, przepraszam. Tak, Olimpik z nimi 2-1, a my wygrywamy z Olimpikiem 4-1. Także, kochani, no sami widzicie, jak to funkcjonuje w piłce. Byliśmy bliziutko, kochani, od mety. Natomiast dla nas miejsce trzecie to absolutny sukces. Ja, kochani, już wykorzystuję ten filmik do podsumowania naszych zawodów, do występu KS Talent. Wybaczcie widzowie, drukarza z Warszawy, kochani, oraz Spartaka Tarnawy, ale w tle tego filmu będę chciał podsumować występ naszych wspaniałych chłopców. Kocham ich, dali z siebie absolutnie wszystko, Max, wszyscy kochani. Po 2 litry płynów po naszym meczu o trzecie miejsce. To znaczy, że wykonali naprawdę kawał niesamowitej roboty. Zagraliśmy 6 spotkań. Patrzmy, meczu nie chcę wam, kochani, psuć. Natomiast przepraszam za to podsumowanie w trakcie meczu, ale nie mamy baterii, nie mamy prądu, żeby potem oddzielnie nagrywać. Tam dostaniemy troszkę 220, żeby nagrać dla was moment dekoracji. Natomiast no, pojemność naszej baterii się kurczy. Myśmy dokupili drugą, ale nie zdążyła do nas dotrzeć na dzisiejsze zawody. Także no, musimy sobie jakoś z tym radzić, kochani. Chcielibyśmy wam dać jak największą część przekazu. Także w tym momencie, jak widzicie, 3-0 dosyć gładko się to, widzę, układa dla Warszawy. Jeszcze druga połowa, ale jeszcze cała druga połowa, także popatrzcie. To są dzieci. Zespół, patrzcie na to. A to jest zespół, kochani, ze sporym charakterem. Może komuś braknąć sił. Przypominam, że to jest kategoria U9. Gramy o wygranie 32 spośród 32 zespołów o pierwsze miejsce. Czwarte już na pewno Olimpik Wrocław. Trzecie nasz KS Talent. Zobaczcie, Kuba Widuch, numer 19. Kuba Szabłowski, numer 7. Sebastian Cichorzewski, numer 13, Oskar Szyptor, to jest nasz bramkarz. Teraz Łukasz, kochani, na turnieju z numerem 17, Misio z numerem 4, kochani, Sobczyszyn Michał, Stasiu Strzelecki z numerem 6 oraz numer 15, Dawid. To oni zrobili tutaj niesamowitą, kochani, robotę.
okazji wypadu wakacyjnego, bo tak to trzeba nazwać, kochani. Dlatego, że z atrakcjami, z zoo, z basenami, z kinem i z wieloma innymi wspaniałymi, kochani, imprezami rozgrywamy w międzyczasie jeszcze naprawdę turniej bardzo prestiżowy, bardzo duży. Ponad 200 drużyn, kochani, robi rozstrzygnięcia na wszystkich boiskach. Tam szłem, akurat rzuty karne były, słuchajcie. Tutaj rzuty karne. Także wszędzie, kochani, widać, że ten poziom jest wysoki, wyrównany. Nic nam tutaj nie przyszło łatwo. Może jeden mecz zagraliśmy, kochani, z mało wymagającym zawodnikiem. Patrzcie, jak rzut wolny wypada, czy wraca Tarnawa do gry. Uwaga, ale bramkarz zrobił interwencję. Słupek, oj, 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 oj. W tym meczu, kochani, szczęścia nie ma przy Słowaku. Ale my, przy słowackiej drużynie. Natomiast chciałem powiedzieć Spartaku Tarnawiu. Natomiast ja wam powiem szczerze, że to my grając z nimi mieliśmy bramkę na 1-0. Pewnie mecz by się inaczej ułożył. Łukasz trafił w poprzeczkę, także zobaczcie, ale mecz walki, bardzo fizyczny mecz, kochani, także no, godny jak najbardziej finału. Słuchajcie, nie robimy zbliżeń, patrzę na baterię, że jeszcze powinno nam się to udać. Tylko, że my się już nie zdążymy podładować do 17.30, mamy, kochani, dekorację. Zobaczmy Gdania swój ostatni meczyk rozgrywa z Gdańska o 17.20, natomiast nie damy rady, my wtedy będziemy, kochani, dekorowani. To jest naprawdę 200 drużyn, jest spora ilość medali, pucharów i trzeba to jakoś, kochani, rozdać. Także, no co mam wam jeszcze powiedzieć, impreza się kończy, mam ciary, kocham te dzieciaki, zrobiły naprawdę niesamowitą robotę. To jest naprawdę, słuchajcie, radość prowadzić te dzieci. Słuchajcie, dostałem gratulacje w roli bramka. Nie, z autu. Z autu, nie ma gola. Tak, oni strzelili nam tak z autu, tak. Trzymajcie się, powodzenia, good luck, chłopaki, powodzenia. Trzymajcie się cieplutko, powodzonko. Dobrego meczu wam, na razie. Powodzenia. Nie zaliczył, nam zaliczył, bo Oskarowi poszło po rękawicy, to było na 3-0. A tutaj wpadło, widzisz, czyli Słowak ma taką technikę brać w światło bramki. I u nas, kochani, taka bramka wpadła. Patrzcie, i to będzie 4? Nie, bramkarz w przodzie. Także ładne te bramki były. Ja ten finał sobie obejrzę, kochani, bo mnie nie było. Widziałem tylko bramkę na 3-0. Natomiast powiem wam szczerze, zobaczcie, nikt się nie boi, nikt nie odstawia nogi, głowy. No, świetne widowisko. Wielkie święto piłki nożnej, kochani, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska. Powiem wam, że wielką radością i przyjemnością było tutaj być. Przypominam, bardzo nie lubię klasyfikować imprez na te fajne, fajniejsze, mniej fajne i tak dalej. To jest jedna z imprez wspanialszych, na której braliśmy udział. Także szacunek dla organizatorów. W tym roku 200, a za rok, myślę, kochani, 300 drużyn na pewno dobije na tym turnieju. Także trenerzy, zawodnicy, jak oglądacie, wbijajcie w przyszłym roku na Wrocław Trophy, bo to bardzo rozwojowa impreza. Tu popatrzcie, jeszcze można sporo boisk zrobić, kochani. Wrocław jest bardzo dobrze połapany, świetnie zorganizowany. 30 boisk, kochani, 3 dni piłki nożnej. Ja myślę, że statystyk nie znam, kochani, byście zobaczyli. Finał na miejskim? Nie, żartuję, dobrze nie. By było. Słuchajcie, ale to może jakby była jedna kategoria grupowa, natomiast w tym momencie, kochani, tutaj jest kategorii grupowej od U9 do U19, także my tutaj po raz pierwszy w tym roku żeśmy zainaugurowali i od razu od pudła. I teraz, kochani, chciałbym, korzystając, Jakub, serdecznie cię pozdrowić i bardzo ci podziękować, wysłać ci serducho, bo to dzięki tobie się tu zjawiliśmy. Przypominam, że dostajemy dziką kartę powyżej 200 drużyn jako 201 i robimy wam niespodziankę, sensację, dochodzimy do trzeciego miejsca. Oszczędzamy baterię, kończę, bo skończyła się 3-0, pierwsza część finału. Do zobaczenia.